Kochani, dzisiaj z nami Otylia Jędrzejcza, której nikomu nie trzeba przedstawiać, a w opisie są już wszystkie informacje. I Otyli, dziękując bardzo za to, że zgodziłaś się na króciutki wywiad ze mną, mam takie być może nietypowe pytanie. Otylia, na 100% czasu sportowego, ile procent zajmuje odbieranie medali, ile procent zajmują treningi? A ile procent odbieranie medali, ile treningi? Odbieranie medali zajmuje 1%, 99% zajmują treningi. No to powiedz mi, warto? Oczywiście, że warto. No, ktoś kiedyś powiedział, że tak naprawdę talent to jest tylko 1%, a 99% to jest ciężka praca. I jeżeli decydujesz się na tą ciężką pracę, czy to jest w sporcie, czy to jest w jakiejś innej dziedzinie życia? Pamiętajmy, że tak naprawdę decydując się na ciężką pracę, nie decydujemy się tylko na nią w sporcie. Jeżeli wychodzimy z założenia, że coś przyjdzie nam łatwo i nie będziemy musieli do tego włożyć nic, no to trudno jest osiągnąć cel, bo tak naprawdę kluczem właśnie, moim zdaniem kluczem do osiągnięcia celu jest ta praca. I ktoś nawet, kiedyś nawet był taki jeden trener, który powiedział, że nie miałam nigdy talentów, tylko ciężko pracowałam. No nie do końca się z nim zgodzę, bo łatwo leży na wodzie i lekko leży na wodzie, więc jakiś ten talent miałam. Ale tak, potrafiłam przede wszystkim bardzo ciężko pracować i pływanie jest katorżniczą pracą, bo jest też nudną pracą. Co prawda przyznam szczerze, że wtedy, kiedy trenowałam, nigdy nie myślałam, że pływanie jest nudne. Nawet nigdy nie użyłam takiego stwierdzenia. Wiele osób, które chodzi na pływanie, mówi, bo jak to mogłaś wytrzymać, przecież od ściany do ściany nic się nie dzieje. A ja właśnie w tym systemie od ściany do ściany odnalazłam bardzo siebie, bo jakby w tych czterech ścianach i dnie jesteś w stanie stworzyć swoją przyszłość, wyobrazić sobie ją, możesz ją jakby narysować w głowie, tak? Oczywiście były momenty czasami zwątpienia, ale tak, ja rysowałam to, co chciałabym w wodzie. No niektórzy się śmieją, jak jechałam na zawody, to wskakiwałam do basenu i rozmawiałam z basenem. Mówiłam, cześć, nazywam się Otylia, mam nadzieję, że dobrze nam się razem będzie pływało, znamy się, nie znamy się, mam nadzieję, że te ściany będą dla mnie dobre, czy lepkie, czyli dobrze się ich chwycę, ale dobrze się też odbiję. Więc ja nawiązywałam konwersację z basenem, zanim wystartowałam na tak zwanej rozgrzewce. I to było dla mnie bardzo istotne, miejsce, które bywało, no, bywa dla nas stresujące. Tak samo ja zawsze uważam, że jeżeli idziemy na ważną rozmowę, to bardzo ważne jest to, żeby ją sobie wyobrazić, żeby stanąć w drzwiach i wiedzieć, co się może tam mniej więcej wydarzyć. Oczywiście zawsze wydarzy się coś, czego nie przewidzieliśmy i w sporcie jest tak samo. Bo czy to wyjdziesz na boisko, czy wskoczy do basenu i nie wiem, ułożą mi się ruchy nie tak, jak powinnam i nie wiem, wpadnę na ścianę głową prawie. No i muszę się z tego wykaraskać. No też miałam mistrzostwa świata, na których zachłysnęłam się wodą w trakcie dystansu. Zatrzymałam się na mistrzostwach świata na 200 metrów stylem motylkowym. Zostałam zdyskwalifikowana. No, 2 dni później startowałam w kolejnych dystansach i musiałam się pozbierać, więc jakby. No i to jest też, i pomimo tego, że jakby znałam swój organizm i wiedziałam, jak mam się zachować, no to coś przewyższyło, więc zawsze trzeba mieć plan taki, wiesz co, trochę tak myśleć pozytywnie. Ja wiem, że ja nie zawsze, ja teraz jestem też dojrzalszą osobą i zawodniczką. Jak byłam młoda, to ja byłam malkontentką czasami, oczywiście. Że było tak, że pierwsze 3 tygodnie, kiedy wchodziłam w trening, to non-stop marudziłam, że się nie nadaje, że nie wiem, czy to jest sens, żebym to robiła, że znowu tak będę musiała ciężko pracować i w ogóle. Mijały 3 tygodnie, jakby ręką odjąć i ruszałam z kopyta, tak? No, każdy ma swój sposób i moi trenerzy też już wiedzieli, że ja po prostu tak mam, no ja pierwsze 3 tygodnie muszę sobie pomarudzić. I też z drugiej strony szukać takiego kopniaka zewnętrznego, dlatego też uważam, że to zewnętrzne wsparcie bywa dobrym kopniakiem dla drugiej osoby. Super, dużo fajnych rzeczy powiedziałaś. Wizualizacja to jest też coś takiego, co my często robimy w treningu mentalnym, że sobie właśnie wyobrażamy na przykład przebieg zawodów. A powiedz mi, bo ostatnio rozmawiałem z Robertem Lewandowskim i Robert powiedział mi coś takiego, że każdy stadion Kuba wbrew pozorom jest inny, nawet jeśli wymiary boiska są te same, trawa jest ta sama, bramki są dwie, na każdym stadionie gra się inaczej. Jestem ciekaw, jak to było w twoim sporcie? Czy baseny również się od siebie różnią?
Tak, każdy basen też jest inny. To jest tak, że niby basen jest stworzony na tych samych wymiarach, tak samo jak Standard. boisko, jak powiedział Robert. Czyli jakby mamy standard wymiarowy, mamy odległość słupków. Oczywiście w naszym przypadku może być inne rozmieszczenie szatni. Nie wiem, jak jest w przypadku piłkarzy, ale jest to Tak samo. dokładnie. Może być inne rozmieszczenie szatni, no ale na tym się nie skupiasz. Skupiasz się na tym obiekcie, na którym wchodzisz i walczysz. Ja to nazywam, że na niektórych basenach miałam to czucie, a na niektórych nie miałam. Ja wiem na przykład, że są pływania, na które nie lubiłam wracać, ponieważ miałam wrażenie, że tam czułam się, jakbym ważyła z 2 tony i pływało mi się bardzo ciężko, a były pływania, na które wracałam i wiedziałam, że będzie dobrze. I Oczywiście, motylia, motylia. tak, oczywiście ja też miałam swoje przesądy, bo ja na przykład w momencie, kiedy większość moich sukcesów zdobywałam na torze numer 3 i w momencie, kiedy wchodziłam na tor numer 3 na zawodach i był to wyścig finałowy, to tak naprawdę moja podświadomość już wiedziała, że wygram albo będę blisko wygranej i ja się nie, ten stres był mniejszy. On był większy w momencie, kiedy nie dostawałam się na tor numer 3, więc wtedy musiałam trochę więcej popracować nad swoim podejściem mentalnym wtedy przed startem. Wtedy też pomagała mi pani psycholog Beata Minkowska, z którą pracowałam, bo rzeczywiście to było wtedy istotne, żeby się przestawić, tak? Żeby się przestawić, że to nie tor pływa, tylko pływa, ja pływam. No, ale tego też powiem szczerze. No bo jeżeli, tak, każde miejsce jest inne i musimy je poznać. I myślę, że dlatego ja też rozmawiałam z każdym miejscem. Dlatego ja jakby zaznajamiałam się nawet z tym, gdzie byłam. Ja pamiętam Mistrzostwa Świata, na których, Mistrzostwa Europy, na których popłynęłam super jako juniorka. Wróciłam, to były w Moskwie, wróciłam do Moskwy kilka lat później na Mistrzostwa Świata na krótkiej pływalni. I mówię, ale to było super, pływałam tak w basenie, tak nam się cudownie razem tu wygrywało i w ogóle dzisiaj też będzie fajnie. No i akurat start był beznadziejny. Beznadziejnie mi poszło. Moja komunikacja wtedy z trenerem zawiodła. No i pamiętam, że jak wracałam po raz kolejny na tą pływalnię, to naprawdę też musiałam popracować nad tym, żeby to, co się wydarzyło wcześniej, wyrzucić z głowy. Czyli powiedzieć sobie, no to nie basen płynie, to ja płynę, tak? No ale, tak jak też Robert powiedział, każdy stadion jest inny i musimy do niego się przyzwyczaić. No i tutaj znowu przenosząc trochę na biznes, tak? Jeżeli każda rozmowa motywacyjna, każda rozmowa z pracownikiem, czy każda rozmowa z pracodawcą, czy z podwładnym, może to źle brzmi, podwładnym, ale jeżeli się jest liderem ze swoją drużyną, grupą, każda jest inna, bo każdy człowiek jest inny i my trochę tak te nasze obiekty sportowe traktujemy jak ludzi. No bo Ciekawe. ja myślę, że to nie jest tak, że sportowiec to jest maszyna, którą zaprogramujesz i ona zawsze musi wygrywać. No bo my nie jesteśmy robokopem, którego jesteś w stanie zaprogramować. Brawo. To Ale samo zresztą Robert mówił, że nie są robotami. dokładnie, jesteśmy tylko ludźmi i różne rzeczy mogą mieć wpływ na nasz końcowy wynik, tak? Może mieć wpływ to, że nie wiem, ktoś w rodzinie się rozchorował i nagle wziąłeś to bardzo na głowę. Dziecko jest przeziębione, chore i się zastanawiasz, bo jesteś daleko od domu, czy wszystko w porządku. Okej, wyrzucasz to z głowy, ale to może mieć na jakiś minimalny wpływ na to, jak się zachowujesz na boisku czy na pływalni. Oczywiście. I to jest też klucz i drużyny, i tak naprawdę samego zawodnika i trenera przede wszystkim, żeby umieć rozmawiać z każdym, bo bardzo często jest tak, że widzimy całą grupę, a ta jednostka potrzebuje pomocy i ta jednostka, która nagle może zmienić całą grupę. Więc czasami warto patrzeć na każdego z osobna, bo ja to tak mówię, że ja uważam, że w sporcie najważniejsze są rzeczy miękkie, Głowa. czyli głowa, tak, i najważniejsze są relacje. Bo dla mnie na przykład nie ma zawodnika mistrza, który nie ma dobrej relacji z trenerem. Więc jeżeli nie ufasz trenerowi, nie rozmawiasz z nim nawet na tematy niezwiązane ze sportem, on musi wiedzieć, co u ciebie się dzieje.
bo to ma wpływ na twój trening i jeżeli nie ufasz trenerowi, to nie osiągasz pełnego sukcesu, bo gdzieś tam coś cię blokuje. Ale jeżeli w pełni mu ufasz, to tak naprawdę jesteś w stanie przynieść góry. Ktoś mi kiedyś powiedział, że ty pracowałeś z mężczyznami, ja nie wiem, czy pracowałeś też z kobietami. Pracowałeś z kobietami, z zawodniczkami? Tak. To ktoś kiedyś właśnie powiedział, że z dziewczynami pracuje się zdecydowanie lepiej, dlatego że dziewczyny widzą, widzą cel, to one są jakby trochę jak, źle to zabrzmi, jak koń wpatrzone i idą i wiedzą, w którym kierunku idą i nic je nie rozprasza. Ale wiesz jeszcze czemu, Otylka? Ja miałem tak, że faceci bardzo długo skrywali przede mną emocje, czyli na przykład, wiesz, jak byłem na kadrze narodowej, dajmy na to siatkarzy, to dopiero po paru dniach oni na przykład potrafili powiedzieć, wiesz co, Kuba, stresuje się przed meczem, a jak z kolei byłem na kadrze narodowej siatkarek, to już na pierwszej sesji dziewczyny potrafiły mówić o emocjach i jakby, wiesz, nie bały się tej wrażliwości, co z facetami bywa różnie, więc mi się też łatwiej pracowało z kobietami. Tak, ale nie jest na przykład tak, że dziewczyny skrywały między sobą, ale tobie powiedziały. Właśnie, to jest też klucz Prawda. Pracowania właśnie w drużynie, bo dziewczyny i to przed, dziewczyny są bardziej, trenerzy podkreślają, sfokusowane na wynik, ale z drugiej strony w relacjach między sobą one częściej mają tak zwanego focha. A mężczyźni pójdą, czy tak powiem, na piwo, wyrzucą z siebie i dalej i układają wszystko. A dziewczyny, tak. Dopóki nie wybuchnie ta bańka, to one sobie duszą. Zgadzam się w pełni. Natomiast dlatego w kobiecym sporcie bardzo zawsze potrzebna jest taka osoba zewnętrzna, która gdzieś tam jest zaufana i też potrafi nazywać te emocje, nie? Otylia, pokazywać emocje, kierować trochę tymi emocjami, bo myślę, że to jest kluczowe. No i to też się potem przenosi na życie tych zawodniczek, bo nie pamiętają, jakby to, co mnie bardzo często przeraża w sporcie, to jest to, że my patrzymy na zawodnika krótkoterminowo, czyli my patrzymy, bardzo często patrzą na, jakby może nie my, no bo ja tak nie patrzę, bo jakby doświadczam tego sama, więc inaczej dzisiaj patrzę, ale i federacje, i kluby patrzą krótkoterminowo na zawodnika. Czyli jest dzisiaj, jaki on jest dzisiaj, na tym mi zależy. Nie myślę o tym, jaki on będzie w przyszłości. A tak naprawdę ta jego przyszłość tworzy się dzisiaj, no bo on dzisiaj pracuje na to, jaki będzie w przyszłości. Czy będzie silny i będzie potrafił pokonać wszystkie porażki, czy zarobi wystarczająco, żeby sobie żyć, czy będzie roztrwaniał pieniądze, bo nikt go nie nakierunkuje, jak może je nimi zagospodarować. To wszystko tworzy się już w trakcie kariery sportowej, no i przenosi się potem na życie. Nie wiem, czy o to ci chodziło, bo się rozwinęłam, wiesz, ja jestem gaduła straszna, więc to jest problem. Ale fajnie, bo otwierasz też nowe wątki, na które, wiesz, ja może swoimi pytaniami bym nie wpadł, ty fajnie nazywasz nowe rzeczy. Jedna z takich kolejnych, to powiedz mi, żeby się skoncentrować przed zawodami, to bardziej modlitwa, czy bardziej słuchanie muzyki? W moim przypadku słuchanie muzyki. Okay. To jest też takie połączenie. Oczywiście ja zawsze przed startem się żegnałam, bo to było dla mnie istotne. Tylko wiesz co, ja się żegnałam przed startem, dlatego że woda jest żywiołem. Okay. Woda jest żywiołem i choćbym nie wiem, jak ją znała, wszystko się może w wodzie wydarzyć. I dlatego też jakby z szacunku do tego żywiołu, do którego skakuję, ale też jakby z wiarą, że będzie dobrze i jestem przygotowana, ja ten znak krzyża wykonywałam. No oczywiście też jestem osobą wierzącą. Jasne. Natomiast zdecydowanie bardziej muzyka. Zdecydowanie bardziej muzyka, bo to muzyka mnie nakręcała. A co słuchała? To jest jedna z najśmieszniejszych historii mojej kariery sportowej, bo generalnie ja zawsze mówię, że słuchałam muzyki, która coś wnosiła, ale jak sobie przypomnę, że przed swoim olimpijskim złotem w Atenach słuchałam Hej suczki, la la la, to się zastanawiam, co to wnosiło. Więc wiesz... Feminizm. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że słuchałam
Dokładnie. Czegoś, co mi dodawało jakby w danym momencie jakiejś takiej werwy, co mnie rozluźniało jednocześnie, bo na przykład przed Pekinem, oczywiście tam byłam czwarta, no nie jest to moje wymarzone miejsce, ale przed Pekinem słuchałam Miłość to nie pluszowy miś, więc happy sad. Nie pamiętam, czego słuchałam. Sportowcy lubią chyba, wiesz, ja pamiętam, że na Mistrzostwach Świata w siatkówce Dawid Konarski puszczał, słuchaj, ty jesteś ruda, naprawdę ruda, na górze ruda, czy na dole też, wiesz. Takie piosenki szły też disco polo w szatni i nas to, wiesz, nas to motywowało, myśmy byli mega napompowani przed meczami. Może to jest reguła, że wiesz, ja disco tak, polo myślę, tak, ja myślę, że to jest, wiesz, taki właśnie hip-hop, disco polo, to jest coś, co jest proste, łatwo wchodzi w ucho i jednocześnie... I dynamika. No dynamika, nie musisz się nad tym zastanawiać, tylko po prostu to śpiewasz, tańczysz do tego. Wiesz, ja pamiętam, ja lubiłam słuchać muzyki, ale lubiłam też sobie poruszać się przed startem, czyli my mamy takie kolorumy, czyli my jesteśmy 15 minut przed startem, wchodzimy do specjalnego pomieszczenia, do którego mogą już wejść tylko zawodnicy, którzy wychodzą na start. Okay. I tam już nie ma wstępu ani psycholog, ani fizjoterapeuta, tam już są po prostu stricte zawodnicy. I to 15 minut to jest taki moment tak naprawdę na obserwację swoich rywali, na skupienie się nad sobą, na trochę zamknięciem i sfokusowaniem na tym, co cię czeka, tak? No i ja pamiętam, że ja od najmłodszych lat lubiłam sobie śpiewać to, co gdzieś tam robiłam i gdzieś tam przy tym poruszać się lekko i nie zapomnę, jak te moje rywalki już później, jak już wchodziłam w ten światowy pułap, bo ja jak wchodziłam do czołówki światowej, byłam najmłodsza. Bo ja miałam prawie 17-16 lat, kiedy wchodziłam do światowej czołówki i jechałam na igrzyska, czyli rok wcześniej zdobywałam medal już Mistrzostw Europy, czyli miałam tam 15-16 lat. To moje rywalki, moje koleżanki były o 10 lat starsze wszystkie w kolorumach ode mnie, więc one nie były też za szczęśliwe, że nagle pojawia się młoda szczeniara, w cudzysłowie, która po prostu zaczyna tak nam gdzieś tutaj bruździć, ale się obserwowałyśmy. Ja też uwielbiałam je obserwować. Ja się naprawdę lubiłam od nich uczyć i ja nie zapomnę tego, jak któregoś razu jedna z moich koleżanek do mnie mówi, co ty tak nie denerwujesz się, bo ja to sobie tak tańczyła mnie. A ja mówię, że nie, no wiesz, no trochę się denerwuję, no ale to mnie rozluźnia, nie? I tak z roku na rok ja stawałam się coraz lepsza i jakby byłam w tej czołówce. Te starsze się wykruszały, więc odchodziły i zaczynałam być coraz jakby w połowie, a potem coraz starsze. I zaobserwowałam taką rzecz, że każdy się obserwuje. Że ta gra aktorska trochę przed startem ma też bardzo duże znaczenie i nie zapomnę jednego wyjścia na start, kiedy nagle patrzę, a moje rywalki też pląsu, nie? Ja mówię, co tu jest grane? Ja mówię, jakby to mi pokazało, że sport sportem, ale to właśnie podejście mentalne, praca pracą wykonano, ale ten ostatni element, czyli przed startem, to podejście mentalne, ta obserwacja innych, ta tak naprawdę gra aktorska jest niezwykle istotna, bo w tym pomieszczeniu przez te 15 minut możesz albo wygrać, albo przegrać. Piękne. I to tak naprawdę też było bardzo, bardzo ważne, czego ja się tak naprawdę nauczyłam właśnie w tych 15 minutach, jak się zachowywać. Wiesz, no ja pamiętam, jak szłam na start, jednych moich mistrzostw świata, to akurat mi pomogła bardzo moja pani psycholog. Musiałam się szybko przebrać i dla mnie założenie kostiumu zajmowało 15-20 minut. Okay. Miałam taki kostium szyty, złożony na siebie, no jakby to też ja byłam, no żeby on dobrze przylegał, nie, żeby nie łapała tak zwanej wody, no takie elementy stricte pływackie, 15-20 minut. I on mi pękł na plecach. Zrobiła mi się dziura na plecach. Nie było szans, żebym mogła zmienić kostium przed startem. I wtedy pamiętam, że stałam i mówię do mojej pani Beaty, bo zanim weszłam do tego pomieszczenia, bo zakładałam, bo ona mnie zapinała wtedy. Ona zawsze ze mną chodziła na koniec grać w łapki, wiesz, rozluźniać mnie, grałam w łapki z nią. I ona mówi do mnie, ja mówię, pani Bato, to już dupa za przeproszenie. Ja mówiłyśmy prosto, mówię, pani Bato, to dupa, przecież ja z tą dziurą nie dopłynę. Będę miała taką po prostu bombę na plecach, że masakra, nie? No i pani Bato tak na mnie spojrzała i mówi, Otylia, z dziurą czy bez dziury dasz radę, nawet dziura ci pomoże. I tak się uśmiałam, bo ja dopłynęłam, akurat zdobyłam to srebro Mistrzostw Europy,
Wyszłam z wody i miałam taki ubaw, bo za każdym razem jak jakaś mała dziurka albo cokolwiek mi się pojawiło, to mówię, tam dziura, z dziurą też dopłynę. Więc i to jest niezwykle istotne, bo bardzo często jedna osoba może coś zmienić. Może spowodować, że z sytuacji kryzysowej nagle ta sytuacja staje się po prostu sytuacją do przejścia. Wiesz, no, sam wiesz, jakim sportowcom towarzyszy stres i zdenerwowanie. I tak naprawdę to nie jest, bo bardzo często ludzie to mylą z presją zewnętrzną. Oczywiście, to jest presja też trochę zewnętrzna, że są od nas duże oczekiwania, bo jesteś już, zdobywasz medal Mistrzostw Świata, to chcą wszyscy kolejne medal Mistrzostw Świata. I ta presja zewnętrzna jest. Ale tak naprawdę, pracując ze sportowcami, wiesz, że największą presję sportowiec składzie sam na siebie. Dokładnie, że on jakby chce być lepszy, no, lepszy, jeszcze silniejszy i osiągać lepsze sukcesy. I ja myślę, że znaczy jestem przekonana, że właśnie kluczem tego, żeby być sobą w tym wszystkim, wiesz co, odbiłam się, o czym zaczęłam, sorry. Że ten stres największy ty sama na sobie kładłaś. Właśnie, no. Teraz mi się przypomniałam, bo ja czasami tak gadań zapominam. Więc jeżeli chodzi o stres, ja mam taką historię z moich pierwszych, znaczy może nie z pierwszych, z mistrzostw Europy, na których pobiłam pierwszy rekord świata w życiu. Okej. Wędrowałam na start. W ogóle dzień wcześniej rekord świata biła zawodniczka o imieniu Franziska Vananzik, która była taką może idolką, to za dużo powiedziała, no bo ja nie miałam nigdy jednego idola, bo ja uważam, że żaden sportowiec nie jest idealny, od każdego, od wielu musisz się uczyć. Zresztą dlatego też uczyłam się to, co wspomniałam wcześniej. Ja na przykład na rozgrzewkach wchodziłam pod wodę i obserwowałam, co robią moi rywale, moje koleżanki, żeby się nauczyć, co one robią technicznie lepiej, w momencie, kiedy już wykonałam swoją rozgrzewkę. I na przykład pamiętam, jak przed tym, ona pobiła rekord świata dzień wcześniej, to było w Niemczech, w Berlinie, więc w ogóle było full, bo to była Niemka, więc rewelacja, dostała w ogóle kontrakt na milion chyba dolarów z Milką. Marek, przepraszam. Marek, albo tak, dokładnie. Marek. Więc jakby generalnie o, po prostu wiesz, wszyscy skakali, wyskoczyła z basenu, pocałowała słupek i w ogóle, nie? Więc ja tak rozmawiałam przed dzień mojego startu z moim kolegą i mówię, kurde, wiesz co, jak ja bym pobiła rekord świata, to też by wyskoczyła, pocałowała słupek. I tam, wiesz, w ogóle tak nieświadomie totalnie, na zabawie. I pan... Muszę mówić ciszej. I na zabawie. Natomiast pamiętam, jak przed samym startem zestresowałam się trochę i miałam w kadrze moją ulubioną koleżankę, z którą się bardzo dobrze rozumiałyśmy. I tak mówię do mojego trenerze, gdzie jest Buli? Ona bywa tam, gdzie jest Buli? On mówi, ja nie wiem, gdzie jest Buli. No, siedzi na trybunach. Ja mówię, niech trener po nią zasuwa. On mówi, ale po co ci ta Buli? Ja mówię, no proszę, biegnij po nią, nie? Więc jakby mój trener wziął przez cały basen, przebiegł w ogóle na te trybuny, biegnie do tej Buli, ja mam zaraz wchodzić do tego swojego kolorumu. Biegnie do tej Buli, ta Buli przybiega do mnie zgrzana i mówi, o co ci chodzi, co się stało, nie wiem, kostium zapomniałeś, szczepka nie masz, pęk ci, no co się dzieje, nie? Ja mówię, Buli, powiedz mi, że jestem mocna. Ona spojrzała na mnie jak na wariatkę i mówi, no tak, no jesteś mocna. Weszłam do kolorumu, pokonałam swoje, więc jakby niespodziewanie. I czasami się słowa drugiego człowieka, nie, to też jest moc, tak, to jest power. Tak, ja uważam, że to jest bardzo kluczowe, żebyśmy potrafili zawsze mieć jakąś jedną osobę, do której możemy się zwrócić. Czy to jest, nawet to może być twój największy rywal, ale jeżeli w danym momencie może cię zmotywować, to niech on tą osobą będzie, tak? Czy to trener, czy to rodzic. Wiesz, ja też bardzo często, jeżeli uważam, że to samo powinniśmy stosować w swoich relacjach w domu, bo najgorszą rzeczą jest trochę zamykanie tych emocji, no bo im bardziej zamykamy emocje, tym więcej je w sobie tłumimy. I gdybym ja na przykład, nie wiem, nie poprosiła tą Buli, nie usłyszała od niej czegoś pozytywnego, nie wiadomo, jakby było. Ja nie mówię, że to jest jej zasługa, bo to jest zasługa mojej ciężkiej pracy. Pomagało. Ale to pomagało, tak? I jakby uważam, że bardzo często jest tak, że my też boimy się poprosić o to słowo, bo uważamy, że jak powiemy, weź powiedz mi, że jestem wartościowy, że jestem mocny, że jestem, że nie wiem, pięknie wyglądam i w ogóle, to znaczy, że w siebie nie wierzę. Tak. To jest trochę totalnie, znaczy moim zdaniem to jest bzdura. Okej, ja mogę w siebie nie wierzyć w danej chwili, ale to nie znaczy, że ja w ogóle w siebie nie wierzę.
Tak. Więc po prostu czasami potrzebujemy potwierdzenia. Ja bardzo często się śmieję, jak rozmawiam z kobietami i mówię, że jak mam mężczyzna mówi, że pięknie wyglądasz, to powiedz mu dziękuję, a nie, 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 no wiesz, nie dzisiaj, nie, no wstałam, myślałam, że pięknie będę wyglądać, no wiesz, no, no on wcale tak nie jest. Ja mówię, ty, no jak tak 4 razy twój mąż usłyszy, no wiesz, no nie dzisiaj, no przesadzasz, to za piątym ci nie powie, że wyglądasz pięknie, no. Bardzo fajne, praktyczne rzeczy. Otylia, na koniec, już ostatnie pytanie. Przeczytałem twoją książkę całą i muszę przyznać, że momentami gdzieś tam trochę, wiesz, miałem takie bardzo mocne poruszenie emocjonalne. Ja trochę wiedziałem, ale nie wiedziałem, że aż tyle przeszłaś takich, wiesz, też prywatnych zakrętów w swoim życiu. I powiem ci, że jeszcze większego szacunku nabrałem do twojej pracy, że potrafiłaś po bardzo trudnych momentach, też po takich momentach, gdzie byłaś w ogniu krytyki, gdzie miałaś swoją żałobę, niejedną zresztą, wrócić jeszcze do pływania. Czy to pływanie było wtedy dla ciebie czymś w rodzaju takiej terapii? Poprzez pracę, poprzez ruch? Jak na to patrzysz? Praca była dla mnie terapią. Jakby ja uważam, że kiedy coś się kończy, trzeba zaraz otworzyć coś nowego. Bo generalnie... Oczywiście, no, to wiem teraz po latach i ja też żyłam z pewną swoją traumą. W dalszym ciągu żyję, ale to jakby inaczej mam ją przerobioną. Natomiast ja wtedy wiedziałam jedną podstawową rzecz. Jeżeli ja nie wrócę do pływania, nie wrócę do basenu, do miejsca, w którym czuję się najbezpieczniej, to... Będzie bardzo źle. Wiesz co, szczerze mówiąc, nie wiem, czy będzie bardzo źle, bo generalnie nie planowałam nic innego. Jakby dla mnie kluczem było to, że ja po prostu muszę tam wrócić, tak? I to jest miejsce, gdzie mam swoich znajomych, to jest miejsce, gdzie ja czuję się dobrze, gdzie ja się mogę wypłakać, gdzie nikt mnie nie widzi, bo w wodzie ci nikt nie widzi, jak płaczesz, gdzie mogę wrzeszczeć, krzyczeć. Tak, ja chciałam... Oczywiście miałam obok siebie bardzo dobre osoby, bo zarówno Polski Związek Pływacki, jak i moi trenerzy, jak moi lekarze, oni chcieli mnie jak najszybciej postawić na nogi. Oni też mnie chronili bardzo od mediów, więc jakby to też pomagało mi się podnieść, tak? Miałam wokół siebie osoby, które gdzieś tam mnie wspierały. Ale przede wszystkim ja bardzo dużo ze sobą pracowałam. Ja pracowałam ze swoją głową bardzo dużo, z tym... Oczywiście, były takie momenty, kiedy nakładałam na siebie bardzo duży ciężar i to trochę, nie wiem, czy to w psychologii też jest jakoś na to nazwa, generalnie zrzucałam siebie na taki dół, żeby poczuć olbrzymi ból, jeszcze większy, dołowałam się, żeby się z niego podnosić. Żeby mówić sobie, że okej, już byłam w tym miejscu, już jestem na takim dole dołów, że teraz już mogę tylko iść do góry. I to było moim kluczem. I ja rzeczywiście uważam, że tylko nie każdy, może to źle zabrzmi, bo ja nie wiem, czy powinnam tak powiedzieć, nie każdy jest tak mocny, żeby się doprowadzić do dołu i z niego wyjść. To prawda. Bo z reguły, jeżeli jesteśmy w dole, to się pogrążamy i mówimy, że już się nie dajemy i nie potrafimy z niego wyjść. I takie historie też znamy ze sportu. Takie historie też znamy, nie? Natomiast ja mam taką mentalność, że im bardziej sama siebie zdołuję, tym bardziej mnie to motywuje do działania, tak? Więc jakby inne. A teraz też to tak trwa? Teraz jest podobnie? Nie, bo znaczy ja też nie mam teraz sytuacji, które by powodowały, że ja mam być. Znaczy, może tak. Od momentu mojej transformacji w życiu o tak naprawdę 180 stopni. To dla mnie nie ma już złych sytuacji. No tak. Mnie nie ma złych sytuacji, więc jeżeli przychodzi jakikolwiek problem, to ja mówię, to nie jest problem, tak? Więc dla mnie tak naprawdę dzisiaj już nie ma złych sytuacji, nie ma sytuacji bez wyjścia. Może musiałoby się wydarzyć coś podobnego, co bym mogła powiedzieć, że to jest, chociaż też już wiem, że to jest sytuacja do wyjścia, tak? Więc jakby dzisiaj nie ma dla mnie sytuacji nie do wyjścia, nie ma sytuacji, w których mam myśleć negatywnie. Oczywiście, no są momenty, kiedy mam dosyć, kiedy nie wiem, zastanawiam się, czy na pewno, czy mogłoby być lepiej, albo że mogłabym, nie wiem, coś mi nie wychodzi. No, bo każdemu z nas nie wychodzi, no jesteśmy ludźmi. Ale ostatecznie, jeżeli myślę, to nie ma dla mnie sytuacji nie do przejścia. No nie ma. Inspirujesz. Chciałbym, wiesz, wszystkim kobietom i mężczyznom też życzyć, żeby przeczytali twoją książkę, bo ta historia...
to jest coś więcej dla mnie niż nawet scenariusz na film. Ta historia głęboko porusza i też gratuluję ci tej odwagi, że tak wiesz, tak się otwarłaś przed czytelnikami, również przede mną. No ja nie ukrywam, że to w jakimś sensie nie było łatwe, bo ja też nie już powiedziałam, że no, niektórych rzeczy nie będę w życiu już wracała i nie wracam. Natomiast jakby ja też uważam, że takich osób jak ja jest wiele, które przechodzą swoje własne traumy, tragedie, które gdzieś tam podnoszą się z czegoś, które osiągają sukces i nagle spadają z drabiny sukcesu i muszą się na niej ponownie wzbijać i albo im sobie radzą, albo właśnie sobie nie radzą, jak powiedziałeś. Ja nie jestem jednostką, i tylko ja jestem osobą rozpoznawalną. I o tym się mówiło, tak? Natomiast takich osób jak ja jest wiele i ta książka, znaczy ja od samego początku, jak mówiłam, że kiedykolwiek powstanie moja książka, to ona nie może być zwykłą książką, ta książka ma motywować i pokazywać, że z każdej sytuacji w życiu jesteś w stanie wyjść. I tak jest. I to wszystko tak naprawdę, co się toczy w twoim życiu, to zależy też od ciebie. No, dlatego jest jedno z moich mod życiowych, to jest porażka, to jest przystanek w drodze do sukcesu. No, nie ma porażek, są tylko doświadczenia. Jeżeli każdą porażkę przekształcimy w doświadczenie, to jesteśmy w stanie iść do pewnego rodzaju sukcesu. No, ktoś mnie też, nawiązując do twojej branży, kiedyś zapytał, jak to jest osiągnąć sukces. No ja powiedziałam, że nie wiem. Bo tak naprawdę ja pełni swój sukces osiągnę, jak będę na bujanym fotelu obok niebie, no, biegały moje, albo pływały moje wnuczki. Więc czy wnuczęta, jak się tam poprawnie mówi. Więc generalnie wtedy osiągnę pewien sukces, a dzisiaj osiągam cele. Dzisiaj po prostu sobie wyznaczam swoje cele i osiągam cele. One są na mojej mapie, mojej drodze, którą chcę osiągnąć i gdzie chcę być. I tak, ale dzisiaj osiągam cele. Otylia, ślicznie ci dziękuję. Mnóstwo wnucząt, mnóstwo wnuczków, jakkolwiek się mówi, żeby tam pływały, oczywiście jeszcze nie teraz, ale za jakiś czas. Dużo zdrowia dla ciebie, dużo humoru i bardzo ci dziękuję za to, jak inspirujesz, bo jest to naprawdę duży taki drogowskaz dla wielu ludzi, którzy potrzebują pomocy albo potrzebują wyjść z czegoś trudnego. Twoja książka jest taką drabiną, o której tu powiedziałaś, do góry. Osobiście ci za nią bardzo dziękuję. Dziękuję ci bardzo i mam nadzieję do kolejnych spotkań. Super.